Dziś zajmiemy się niesamowicie poważnym tematem, jakim jest złoto. W tym celu przenieśliśmy się o 200 lat do miasteczka poszukiwaczy złota. Witamy w Sovereign Hill. Miasteczko zostało wybudowane na wzór takich, jakie istniały rzeczywiście w czasie gorączki złota. Zostało odzorowane z bardzo dużą dbałością o szczegóły i w mieście jest praktycznie wszystko. Jest bank, apteka, bar, teatr, naprawdę wszystko. A dodatkowo pośród turystów przechadzają się mieszkańcy miasteczka w klasycznych, standardowych strojach z tamtej epoki. W miasteczku pracuje 350 pracowników, z czego 150 jest wolontariuszami i wszyscy, z którymi rozmawialiśmy, kochają swoją pracę i naprawdę nie traktują tego w sumie jak pracę, tylko jako zabawę. Całość jest naprawdę bardzo dobrze wykonana, na tyle, że w ogródkach można znaleźć prawdziwe owoce i warzywa, a w zagrodach prawdziwe żywe zwierzęta. Poza miastem znajduje się obóz kopaczy i różne małe namiociki, chatki, w których spali górnicy. Wśród górników znaczną część stanowili przybysze z Chin. Dlatego właśnie część obozu poświęcona jest ich kulturze i przedstawia wnętrza, w jakich żyli właśnie Chińczycy. Chińczycy w obozie kopaczy tworzyli swoje odrębne obozy, takie można powiedzieć Chinatown, tak jak wszędzie na świecie. I w tych obozach mieli swoje świątynie, swoje własne sklepy, markety oraz apteki i swojego własnego doktora, który leczył ich tradycyjnymi metodami. Teraz będziemy bawić się w przesiewanie i szukanie złota w wodzie. Jest tu podobno jego mnóstwo, bardzo malutkie kawałki, może coś znajdziemy. Pierwsze znalezisko warte fortunę. Malutki, malutki opiłeczek złota. Znalezisko wędruje do specjalnej, malutkiej buteleczki z wodą. Jak zanurzymy palec, złoto spada od razu na samo dno buteleczki i jest to pierwszy znaleziony przez nas kawałeczek. Prawie go nie widać. Po około pół godzinie odsiewania kamieni i piachu z miski została nam dosłownie taka malutka garsteczka piaseczku i tu na dole ukazało się troszkę ziarenek złotego piasku, dosłownie kilkanaście sztuk. Oczywiście takie przesiewanie piachu w potoku jest bardzo czasochłonne i energochłonne, dlatego wymyślono urządzenia, które mają pomóc. Jednym z nich jest tak zwany koryto. Z góry wsypywało się piach z kamieniami i tak dalej. Pierwsze sito przesiewało, już zostawiały kamienie. Następnie duża ilość wody i odpowiedni ruch powodowały to, że piasek został przesiewany na dół, a tu, za kolach, osiadało złoto.
dzięki takiemu prostemu urządzeniu podobno można było znaleźć więcej złota niż posługując się zwykłymi miskami. My po 2 godzinach zabawy znaleźliśmy kilka dosłownie malutkich opiłków, więc to chyba nie jest nasza metoda. Dlatego sprawdzimy, jak działała prawdziwa kopalnia. Czas zejść pod ziemię. Odbyliśmy krótką wycieczkę po kopalni Red Hill, jednak na dole jest zakaz filmowania i fotografowania. My to szanujemy, więc opowiemy Wam tylko, jak to wyglądało. Interaktywna historia prowadzi nas przez tunele pod ziemią, a dotyczy znalezienia drugiego największego samorodka na świecie, który ważył 69 kg. Został on nazwany Welcome Nugget, ponieważ w tym czasie uważano, że złoto w Ballarat już się wyczerpało, a dał nową nadzieję podupadającym na duchu górnikom na to, że znajdą nowe pokłady złota. Oryginał samorodka został wysłany do Anglii, gdzie został przetopiony na monety. Dzisiaj wart byłby miliony, dosłownie miliony dolarów. Tu możemy zobaczyć jego replikę, także widzicie ogrom tego znaleziska. Jak wiadomo, złoto wydobywane prosto z ziemi jest często bardzo zanieczyszczone, dlatego trzeba je oczyścić, żeby uzyskać pożądane karaty. Zapraszamy na pokaz przetapiania złota. Now that gold, which was quite liquid and molten just a moment ago, is now quite solid, sitting at approximately 900 degrees. However, at 900 degrees, I can assure you it is still quite warm. Now, should I leave this gold to cool naturally, it would take approximately 2 hours. As I'd like to stand here talking about gold for the next 2 hours, I've still got a couple more gold pours to complete, so I'll speed that process up slightly. Now that gold should hopefully have transferred even more of its heat up through the water in the form of steam, so that will be in just a few moments. Perfect. What I have here is 100 troy ounces, approximately 3 kilograms of 99.99% pure gold. 24 carat bullion, whatever you want to call it, today it would be worth approximately $220,000. Now, unfortunately, this gold does not belong to me. Po ciężkiej pracy należy się troszkę rozrywki. Mamy do wyboru teatr albo bar. That's right, in the theatre, not the bar. Look at all of you. Kolejną rozrywką są kegle w starym stylu. Jasno są określone zasady rzucania i są to troszeczkę inne zasady niż mamy obecnie, ponieważ rzuca się dwoma rękami z pomiędzy nóg. Wyrzuc-
rzucana kula toczy się po torze 40-metrowym, uderza w kręgle, jeśli ktoś ma szczęście. Następnie trzeba pójść tam, ustawić kręgle z powrotem i rzucić kulę z powrotem na początek toru. Kule są drewniane i nie mają dziurek. Spróbujmy. Ale ciężkie! Ciekawe, czy doleci. Zobaczmy wyniki. Całkiem nieźle jak na pierwszy rzut początkującego. A ty jak tam? No, troszkę gorzej. Nie jest źle. Odsyłamy kulę i ustawiamy. Firmly, though gently, inside your auricular orifices. For goodness sake, put your fingers in your ears, it's gonna be blooming loud! You've been warned. Just take a step back for me, ladies and gentlemen. Don't want to kill anyone today. Squad! Order! Arms! Advance! Arms! Shoulder! Arms! Drummer, stand fast. Firing party, one pace forward. March. Support. Arms. Fingers in your ears. You have been warned. Arms. Number two. Number three. Number four. Do you really expect me to believe a crowd of this size can't come up with a better round of applause than that? I will now allow my squad to fall out. You may take a step forward and have a photograph taken standing next to one of these here pocket-sized Hercules. This will be the highlight of your day. To była demonstracja siły brytyjskich żołnierzy oraz przypomnienie, że nadal znajdujemy się w kolonii brytyjskiej i pod panowaniem królowej. Kończymy nasz pobyt w miasteczku poszukiwaczy złota, ale to nie koniec tego odcinka, bo czas ruszyć w teren, spróbować swojego własnego szczęścia. W tym celu wynajęliśmy detektor metalu, a docelowo mamy nadzieję złota, oraz wyrobiliśmy sobie licencję górniczą. Trwało to dosłownie parę minut i mamy pozwolenie na kopanie w całym stanie Victoria przez najbliższe 10 lat. Dojechaliśmy na tak zwane złote pola, które słyną z tego, że pokłady złota cały czas są tutaj ogromne, a oprócz tego, jak widzicie, kolor pól też jest złoty. Mamy nadzieję, że to dobra wróżba. Mamy nasz detektor, tak jak mówiliśmy, do tego mały kilofek do kopania i
jest szufelka plastikowa do sprawdzania, czy czegoś nie znaleźliśmy. Oprócz tego oczywiście wysokie buty, ponieważ jak widzicie jesteśmy w środku lasu, węży tutaj może być sporo, trochę się ich obawiamy. Stan Victoria, w którym się właśnie znajdujemy, jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o wydobycie złota, jednym z najbogatszych rejonów na świecie. I w czasie gorączki złota, czyli w drugiej połowie XIX wieku, wydobyto ogólnie prawie 2000 ton złota. No i teraz powolutku, bez pośpiechu. Ważne jest, żeby trzymać detektor bardzo nisko. No i tyle. I tak sobie będziemy łazić po lesie. Wszystkie dziury, które się wykopało, należy za sobą zakopać. A oto nasze wspaniałe znalezisko, kawałek rurki. Może być miedziana, chociaż nie sądzę. To by była coś warta, a tak to... Dziś od rana poszukujemy nad wyschniętym potokiem. Magda właśnie ma przydział do wykrywacza. I mamy zamiar pokonać kilkadziesiąt metrów od zakola rzeki do wyschniętych wodospadów. Jak na razie nasze znaleziska to głównie jakieś kawałki metalu, rzeczy, które ludzie zostawiają pod ziemią, czyli kapsle, puszki, śrut z wiatrówki, i znaleźliśmy oficjalny geochase. Jak ktoś gra, to wie, o co chodzi. My nie gramy, ale przez przypadek znaleźliśmy, chowamy z powrotem. Po dwóch dniach krążenia po pobliskich lasach i wykopywaniu złomu i świetnej zabawie przy tym, stwierdziliśmy, że przecież nie o to tutaj chodzi. Więc jak jest coś nie tak, to co trzeba zrobić? No po prostu trzeba udać się do specjalisty i tak właśnie robimy. Mamy umówione spotkanie z gościem, który jest ekspertem w okolicy w szukaniu złota i udziela lekcji właśnie w tej dziedzinie, więc zobaczymy, czego nas dziś nauczy. Mr. Wolf, bo tak nazywa się specjalista okoliczny od szukania złota, udzielił nam kilku wskazówek i porad, jak szukać, gdzie szukać. No i tak... Znalazł? Chyba tak. Coś tam chyba znalazł. Chyba Mr. Wolf coś znalazł. Z psami. Nasz specjalista właśnie sobie przypomniał, że nie odkopał swojego samoradka, na którym nam pokazywał, jaki dźwięk powinien wydawać detektor, gdy znajdzie złoto, i właśnie to był ten okrzyk z lasu. Nie znaleźliśmy niestety żadnego złota, ale dowiedzieliśmy się paru rzeczy. Nauczyliśmy się lepszej obsługi detektora oraz na co zwrócić uwagę przy ocenie ukształtowania terenu. Dodatkowo dostaliśmy cynk, gdzie może być złoto, i właśnie tam jedziemy, szukamy dalej. Krajobraz za mną jak po bitwie jakiejś, to oznacza, że tutaj działali swego czasu kopacze, którzy poszukiwali złota. I tych ich wykopalisk należy się trzymać, żeby zobaczyć, czy czegoś nie przeoczyli. Mamy do zmroku jeszcze jakieś 2 godziny, już resztki sił, praktycznie energia opada. Ale mamy nadzieję, że właśnie na koniec, tak jak zwykle nam się udaje na koniec coś ciekawego znaleźć, to tym razem też nam może szczęście dopisze. No i zobaczymy. Mimo wszystko, że te tereny są naprawdę przeszukane, złoto cały czas jest znajdywane, i tak właśnie w lipcu tego roku znalezione zostało, przez przypadek podobno, 600-gramowy samorodek, więc złoto dalej tutaj gdzieś jest.
czas na podsumowanie dzisiejszych wykopalisk. Jak widzicie, resztki nabojów, śród, łuski i jakieś dziwne kawałki metalu. Złota niestety nie znaleźliśmy. Czy to znaczy, że złota tu nie ma? Miejscowi mówią, że gdzieś tu jest. Nikt nie wie dokładnie gdzie, trzeba po prostu szukać. Czy warto wierzyć w opowieści, jakie tutaj się słyszy z Australii, że szła mała dziewczynka, kopnęła kamyk, okazał się dużym samorodkiem? Myślę, że jak zawsze trzeba takie historie sobie podzielić troszkę przez dwa i coś z tego na pewno okaże się prawdą, a część nie. Na pewno nie należy wierzyć w programy, w których na ogół kopiący znajdują masę złota. One są akurat wyssane z palca i to wiemy tutaj z pierwszej ręki. Na tym kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że mimo wszystko, mimo że nie udało nam się znaleźć okazałego samorodka, podobał Wam się odcinek, że dowiedzieliście się tak jak my trochę o historii złota, że przeżyliście razem z nami tą gorączkę. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie ten film dalej. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Na koniec standardowo bonus dla wytrwałych jako gest wdzięczności za oglądanie do końca. Podczas szukania złota Mariusz znalazł taką oto ampułkę, a w środku kamyczek kwarcu z kawałeczkiem złota.